kojarzę. Gospodarstwo już prowadzę 30 lat, od 85 roku. No i produkuję pomidory, ogórki. Przechodzę na biologiczne nawożenie, dlatego że no nie ma co tej chemii za dużo walić do produkcji. A obecnie zacząłem stosować z firmy Częstochowy taki nawóz, to jest AgroSorb Radiculum. No i muszę powiedzieć, że w tym roku nic nie daję do mat. Tylko raz w tygodniu wpuszczam to radikulum. I jeszcze bym radził jeden nawóz właśnie z tej firmy Folium. No i to też w stężeniu 0,5, ale jestem zadowolony właśnie z tych aminokwasów. No bo naprawdę no widzę efekt. No. Tym bardziej, że ja zauważyłem, że przy stosowaniu właśnie tego radikulum tak jakby takie odczucie mam, nie wiem, w każdym razie tak jakby się zmniejszała się no może nie ilość nawozów, no bo wiadomo, że jak będzie więcej słońca, to trzeba i więcej podawać pożywki, ale jest po prostu pobieranie przez rośliny nawozu. Jest tak zwiększone, że powiedzmy podając z maszyny na nawóz w stężeniu powiedzmy EC3,2 czy 3,0 na odcieku uzyskuje 2,8, 2,4, nawet 1,8. I to jest zastanawiające, dlatego że powiedzmy na odcieku nieraz było w poprzednich latach jeszcze, wcześniej, kiedy nie stosowałem tego nawozu, to na odcieku miałem nawet 5,0, 6,0, 4,8. Co znakiem tego, że okazuje się, że jest zdrowa roślina, ciągnie, ma żołądek, no i pije. No. I to wygląda tak, jak wygląda, no. Taki kolor. No wybarwiona to zresztą, no wybarwiona jest według mnie bardzo dobrze, no. Zdrowotność jest... No według mnie no elegancka, no nie ma niedoborów żadnych, nic nie ma się do czego przyczepić po prostu. No.